Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, a to jest Let's Play LEGO Indiana Jones The Original Adventures. I dziś będziemy robić kolejny poziom. Dzisiaj nagrywam czym innym, nie Frapsem. I od razu patrz, co się nagrywa. Przepraszam za takie niedogodności, ale no trzeba, no nagrywa się, no coś tam się nagrywa, więc dobra. I chyba, jeżeli to by wypali, to będę nagrywał częściej OBS-em. Okej, dobra. Bo chyba przedwczoraj próbowałem nagrać ten odcinek Frapsem i mi się no gra zwiesiła i myślałem, że obawiam się, czy się zapisał mój postęp, czy nie. Na szczęście się nie zapisał. Ale dobra, kontynuacja tamtej kascenki poprzedniej. Jakieś tam jaja wkładają do tej czaszki. A nie, chleb. Ja zawsze myślałem, jak byłem mały, że to jest chleb. I dobra, naszą koleżankę porwali, a musimy sobie jakoś poradzić. Czy to mogę się wspiąć? Nie. Próbowałem to chyba robić przez cały odcinek. Tamten, który nagrywałem. Wezmę sobie szablę, bo uwielbiam szablę. W ogóle uwielbiam miecze. To trzeba przyznać, że ja strasznie, ale to strasznie uwielbiam miecze. Jest turban. Aha, mogę teraz uchodzić za szejka. Albo za kogoś innego. What the? Nie, no dobra. Więc tak, jak my mamy turban, to on myśli, że jesteśmy jego ziomami. Okej, poniszczymy sobie tutaj, żeby mieć hajs. Każdy lubi mieć hajs, co nie? No właśnie. Nie sądzę, żeby ktoś tutaj odpowiedział, że nie każdy. Ale dobra, no czasami też i takie przypadki się zdarzają. Wait, what? Moment. Czy tak się uda? Nie. Ja pierdzielę. Nie. Jest. Ja chcę zachować moją... Nie. No i cały misterny plan... No i cały misterny plan poszedł w mandarynkę. Okej, mamy drugi. Aha, bo tam jeszcze zdobyliśmy ten pseudosekretny minikit, jeszcze zdobyliśmy. Więc okej. Nie wiem, no chciałem pomidora zaprosić na ten odcinek, ale jego na Skype'ie nie ma, więc. Więc no cóż, taki przypadek. No bo no co ja zrobię? No chyba go nie będę tutaj zmuszał, żeby przyszedł na Skype'a. Ja bym go tak chamsko zaprosił na odcinek. No nie wiem. Tak. Krowa to piękny ptak. Tylko skrzydeł jej brak. Nie! I can't even. Po prostu I can't even. No ale tak, po Let's Play'u z LEGO Indiana Jones, jak się dowiedzieliście, jeżeli śledzicie mojego Facebooka, to będzie Let's Play z Kangurka. Jezu, taki fart. Z Kangurka Kao. Skaczo. No elo. Nie, no dobra, skoczyli sobie i cóż. Let's Play z Kangurka K.O. Po czym będzie Let's Play z LEGO Star Wars The Complete Saga. Czemu z Star Wars The Complete Saga, a nie z LEGO Star Wars 1 i 2, które też mam? Ponieważ dlatego, że LEGO Star Wars The Complete Saga ma jeden poziom z jedynki, który nie... A tylko byś spróbował. Ma jeden poziom z jedynki, który nie wystąpił, a poza tym bym wtedy nie musiał robić paru sezonów, że tak powiem, tych gier.
Nie mając co mówić, dłużej trzeba będzie czekać na Kangur Kakao, ale przynajmniej nie będzie już trzeba tak strasznie długo czekać na Kangur Kakao 3. Bo później będę robił prawdopodobnie LEGO Star Wars 3, a LEGO Star Wars 3 aż tak długo, chociaż w sumie, no nie wiem, no to zależy. I ogólnie chciałbym zrobić serię z jednej gry, która bardzo mi się podoba, by było to, wiecie, jedna regularna seria, jaka była na moim kanale, czyli że byłaby na przykład w określony dzień w danym tygodniu, co? W danym dniu w określonym dniu w tygodniu i tą grą był Creep of the Necrodancer. Bardzo mi się ta gra spodobała, no i chciałbym ją ogrywać właśnie w formie let's playa, więc jeśli byście coś takiego chcieli, to możecie powiedzieć. Jeśli nie, no to będę sobie po prostu sam ogrywał, bez łaski. Ale ogólnie bardzo bym chciał to jednak na Let's Play robić, bo jakby ktoś znał bardziej tą grę niż ja, to by mógł przynajmniej mi moje błędy wytykać albo tłumaczyć mi jakieś różne rzeczy, a tak samemu grać, to no, praktycznie nic sobie nie pomogę. Trzeba akurat fakty. Patrzę, że nic sobie nie pomaga w tym przypadku. Poproszę do góry. Tak, tu jest taka zarąbista pęda. Ciekawe. Przyznam, że bardzo jest to ciekawe, intrygujące, ale teraz uruchomimy sobie dwie dźwignie. Dwa dźwignie. Napiję się herbaty, bo mam chore gardło. Więc jak widzicie, ten gość, za kim nazywał Maharadża. A my się nie damy. Herbata z cytryną bardzo polecam. No i zgadnijcie, co będzie trzeba. Będziemy musieli pokonać wszystkich tutaj. Oni zwijali, ale spokojnie, dopadniemy ich jeszcze. Wypadnie turban? Nie. Z tych białych tylko wypada turban, ale to trzeba będzie poczekać w takim razie, bo tu jeszcze ci biali nie przychodzą, chyba dopiero jak któreś stąd uruchomię. Tylko pytanie za 100 punktów, które... Gdzie tu trzeba coś uruchomić? Weźmiemy sobie oczywiście minikita. Żeby tutaj nie robić siary, jak to się mówi, jak to mówią dzisiejsze młodzieniaszki i młodzieńcy. Tak, czuję się strasznie stara. Niedawno ktoś mi, właściwie Pomidor mi powiedział, że ja strasznie mądrze się wypowiadam. Oczywiście ja tak nie uważam, ja przecież chrzanie same głupoty. Jestem tępy przecież, a on mi z czymś takim wywala, no i ja takie wait, what? No i jest, że nie czuję się tak, to jeszcze się poczułem tak stary. Bo dzisiejsza, wiecie, młodzież, bo też niedawno ktoś mi powiedział, że jak ktoś mówi dzisiejsza młodzież, to znaczy, że jest już stary. A w każdym razie dzisiejsza młodzież to jest w większości głupia, jak mi ktoś powiedział. Jak jakiś ktoś się mądrze wypowiada, to znaczy, że jest już stary. Ja pierdolę. To nie wiem, no, skoro tak to dla Pomidora, to ja jestem stary. Ale dobra. Opa. Okej, okay. Nie skrzanie tego. Tutaj coś mi tam, jakieś powiadomienia wyskakują, ale nie mogę tego zobaczyć. Nagrywam teraz let's play. Ale dużo... Ogólnie w tym poziomie jest strasznie dużo tych... Nie. Ogólnie w tym poziomie strasznie jest dużo tych
Ej, co? Jest strasznie dużo tych fioletowych minikitów, tak zauważyłem. Dobra, jak tu się wchodzi? Chyba tu. Aha. Dobra, let's do this. Myk, myk i myk. No zarąbiście, zapomniałem o tym. No a was mi wyskakuje, serio. Jaka chwila, moment. Mnie ten awas strasznie... No fajnie, jak włączyłem grę, to dopiero wtedy mi znikł ten awas. Co zarąbiście? Tak jest zawsze, ludzie. Tak jest po prostu zawsze. Kuszy nie będziemy brać, bo nie chcemy się, szczerze powiedziawszy. Nie jest mi zbytnio potrzebne, bo wystarczy, że mam moje łapki ze stali, niczym roki. Okej. Okay. A ten pan to chyba Gangnam Style tańczył. Ja go zostawię, tak. Może jestem wredny, ale dobra. Dobra, i on niego dostanę turban. W ogóle śmieszna rzecz, że tylko tych w białej tunice mogę dostać turban. Śmieszne, ale prawdziwe. Dobra, Jezu. Jesteście bardziej wnerwiający niż ci, nie wiem, żołnierze. A bądź co, bądź wiem, co mówię. Trust me. Czy się aktywowało, czy nie? Dobra. I myk. Tak, i mów. Dobra, jeszcze raz to aktywujemy i jeszcze raz go tutaj wpędzimy na to, bo on jest takim idiotą, że się... Łatwo się chyba... Okej, okay, dobra, teraz się aktywował. Nie potrzebujemy już tego turbana. Co? Ej, cheater! Na wszelki wypadek jeszcze raz go założył. Ale dobra, rozwaliliśmy go. Jest okej. Okay. A, przepraszam, że tak się nie odzywam, ale na serio. Herbata mi trochę pomaga na gardło. Jej, kali. Jakiś kalisz. Jej artefakty 5 Barnett College, bo nie wiem ile mamy już nagrania. Alt tab 13 minut. Wiecie co? Zrobimy następny level. Kurde, mogę zrobić przed wybraniem tego. Dobra, kij. Kij już z tym. Ale zrobimy następny level, bo chyba jest Free the Slaves. Czyli uwolnić niewolników. Ale tak, ten poziom też jest dosyć krótki. Ogólnie poziomy w tym... w tej sekcji gry są strasznie... krótkie. I tamten gość strasznie wyglądał jak Indiana Jones. Serio. Dobra, już mamy naszą koleżankę. Nasza koleżanka będzie nam tu bardzo... Serio. Będzie nam tu bardzo pomocna. Jak you know what I mean. Czyli, że będzie wysoko skakała. Żebyście sobie nie myśleli z poczynicy. Okej. Okay. Jestem ciekaw, dlaczego to zostaje, to zielone. Nie wiem, bo że zaprogramować, że wraz ze zbudowaniem tego już by to znikło. Teraz tak brzydko troszeczkę wygląda, bym powiedział. No i co? No i co teraz? No brzydko to wygląda i co teraz? No i leci!
I myk. A, wiedziałem. To znaczy, no to można było przewidzieć, ale dobra. Wow. Widzicie? Nigdy nie zadzierajcie z gościem, który ma bicz. Jeżeli bicz może rozwalić żelazny wagonik, tudzież drewniany, jednym uderzeniem, to znaczy, że trzeba się bać. I oczywiście zlamiłem jak zawsze i nasza koleżanka też zlamiła. Jest lamon. Bujanie się w tej grze jest okropne. Dziękuję za uwagę. Okej. Znalazłem, że tak powiem, rytm. I myk! Wow. To była najprawdopodobniej cała najtrudniejsza sekcja w tej grze, jaka kiedykolwiek mnie spotkała. I nie wiem ogólnie, czy robić coś takiego, bo w Indiana Jonesie dwójce są poziomy z jedynki też i nie wiem, czy robić je też, bo one bądź co bądź inaczej są zrobione niż tutaj. Nie wiem, czy to robicie, czy nie. Ale teraz zrobić mogę. Garni down na gościu. Okej, oczywiście tutaj pomoże nam nasza koleżanka. Mówię koleżanka, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby to powiedzieć, żeby nie było, że ja zapominam ciągle jej imienia. No na serio, ludzie, ja nie mam pamięci do imion. Ja nie mam pamięci do imion. Chyba moją klasę zapamiętywałem około... bo ja ogólnie chodziłem do trzech praktycznie klas. Klasy w przedszkolu, klasy od 1-3, teraz od 4 do gimnazjum. Czyli do tej trzeciej gimnazjum. Po prostu 3 razy zmieniają, że tak powiem, klasę. I ta nowa klasa mi chyba zajęła około 2-3 lata do zapamiętania. Zapamiętałem ich dopiero wszystkich w 6 klasie. A to były 20? A to było około 20 osób. To nie, że ja mam zapamiętanie z takich pojedynczych imion, bo jakieś pojedyncze imiona to mniej więcej zapamiętam. Ale takie, że 20 osób to jest tło. To wyobrażam sobie, co by było, jakbym poszedł na studia, które na przykład, nie wiem, na wykłady chodzą w 100 osób. Wiesz, zapamiętaj wszystko. Dobra, mamy kluczyk, to pewnie gdzieś jest do naprawienia coś, znając życie. Albo będzie. Bo może teraz nie być. Łopata, 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 łopata. Koleżanko, bierz łopatę. Dziękuję. A, i od razu się przyda. No. Co ja... Wzięła klucz i facetowi wywaliła z łopaty, kurde. Ej, mógłbym tu wskoczyć właściwie. Jestem pewien, czy nawet kiedykolwiek tutaj nie wskoczyłem przypadkiem. Wiecie, chyba mi się kojarzy, jak byłem mały, to tutaj wskoczyłem. Gdzie jest mój... tutaj. A, tu pewnie jakiejś części brakuje. No to trzeba się wrócić po jakąś część pewnie. Znając życie. No oczywiście. Wiedziałem. To było zbyt oczywiste. Ja pieczę z takim nieprofesjonalizmem. Nie tam, Indiana Jones, nie tam, nie ten drog. Ale co ja mam z tym zrobić? Tutaj? E.
To jest jakiś pomysł. Okej. Ja to zrobię, spokojnie. To zrobię. Ale bym się wściekł. Gdybym tak spadł na samym końcu i byś to spełnił w tym miejscu, o tym. Ja już tak chciałem zgliczować. Ale gra mi powiedziała, nie ma gliczy. I już tak samo tą paczuszkę trzeba by było przetransportować. Dobra, gościliśmy tam. Otwórz. Ja sobie tutaj poczekam, aż ty mnie otworzysz. Dziękuję bardzo. Byłeś bardzo pomocnym liputem. Żeby nie było, nie dyskryminuję ludzi o niższym wzroście. Tylko tak zdrobniale ich nazywam, tak dla żartów. O! Dla żartów. I tej wersji się trzymamy. Ale walnie. Serio. Uhu! No nie będziemy tutaj, chociaż. Ja nie będziemy tutaj dłużej siedzieć, nie chcę mi się, szczerze powiedziawszy. No, chociaż spróbuję, postaram się jeszcze ten minikit odblokować. Znaczy odblokować, wziąć go po prostu. Hopa. No i samemu też da się. A Polak potrafi. Dobra, ile ten odcinek już trwa? Tak BTW. 22 minuty. Ojojoj. Jestem kiepsko z tego, co widzę. O, to jest ten poziom. Ja wam muszę coś pokazać. Muszę coś pokazać. To jest księżniczka Leia. Za tymi drzwiami tam musicie przyjść z gościem z bazuką, tam jeszcze się zamienić w żołnierza i tam będzie księżniczka Leia z Gwiezdnych Wojen. Dokładniej mówiąc od części czwartej do części szóstej. Nie wiadomo jak będzie w tej siódmej. I oczywiście jak obejrzę siódmą to... Nie wiem, co znam moją taką pseudo-relację, bo oczywiście relację już muszę zdać jutro, czyli na premierę polskiego Sonica Boom. Czy jest tam Paweł Ciołkosz, czy nie? I jeśli będzie, to oczywiście nie polecam oglądać tego shitu. Jeżeli natomiast nie będzie Pawła Ciołkosza, to będę bardzo to polecał. Nie no, to zależy jeszcze, jacy będą inni aktorzy, rzecz jasna. Chociaż, no bądź co bądź, bardzo mi nie zależy nad tym Pawle Ciołkosz. Ale jakby przywrócili ekipę z tekstu z Sonika X, to by to była najlepsza rzecz, jaką by mogli zrobić. Oczywiście będzie to leciało na Teletoon Plus. I akurat jestem szczęśliwym posiadaczem tego. Znaczy nie szczęśliwym tak do końca, ale no powiedzmy, że tak mniej więcej jestem szczęśliwy z posiadania tego. Wychodźcie, bądźcie wolni, raczej szybcy. Szybko uciekajcie, ok? Metal Gear. Ha, ale śmieszne, ale suche. Solidny, metalowy... jak się nazywa? Behaister. Solidny, metalowy Behaister. Wait, what? What? Mind blown up. Takie.
myk, teraz trzeba to naprawić. Ciekawy jestem, czy oni się zastanowili, że ktoś taki jak ja będzie przetrzymywał nadal ten... Chyba to przewidzieli. No, spodziewałem się, że co innego będzie. Ale to też mi jest zaskoczenie. Tak w sumie. Okej, okay, teraz to rozwalimy. I prawdopodobnie teraz będziemy kończyć poziom. Tutaj to chyba będzie już... No, Jezu. Tak, to już chyba będzie ostatnia lokacja. Czyli walka z jakimś drugim Indianem Jonesem. No, idź. O, Maharaja. Idź pan w cholerę. I teraz on będzie na sterydach. No i go leczy, kurde, cwaniak. Shit. Wow. Ups. Nie tego chciałem, przyznam. No dobra. A ty, faceciku, to kobiet się nie bije, hello. Zapomniało się, czy matka kultury nie uczyła. Dobra, ten sobie. Idź se tam gdzieś, nie wiem. Idź sobie znajdź dziewczynę, ja co będę rozwiązywał zagadki. Okej. Okay. Deal. Tutaj też jest miniki do zdobycia, wykopując te wszystkie trzy czaszki, ale szczerze powiedziawszy mi się nie chce, bo po prostu ten poziom już chcę skończyć. I tyle. Fajnie by było, gdybym tak znalazł, bo... Ej, zaraz. Ja muszę go uwolnić przecież. Jestem idiotą. What? Co on robi z tą swoją łusiną? Chyba dobra, on dosyć wolno chodzi, więc jestem praktycznie... Nie! Myk. Zabiłem go jeszcze. Dobra, i teraz będziemy musieli też walczyć z Maharadżą jako ten mały. Uciekaj! Uciekaj! Możesz uciekać ile chcesz, a i tak cię dopadnę. Coś tu jest zepsutego. Mam... Chociaż... Ha! Parkour! Biecz! You know what parkour is? Ha. No i masz w mordę, gościu. Za? Ale żeś mi przywalił? Boże. Czasami są takie dziwne momenty w tej grze. No i co ty, gościu, przepraszam, bardzo chcesz zrobić? What you gonna do? Ghostbusters. Tum tum dur tum 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 tum. Best of the best. Tum tum dur tum 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 tum. Ghostbusters. Strasznie ostatnio polubiłem tą czołówkę. Nie. No. Too close. Too close. Mhm, ale zrobiłem. Weź mnie przestać uderzać tymi kamieniami, to jest dosyć wnerwiające. Nareszcie.
Mój cel jest ułomny. Dziękuję za uwagę. Jeszcze. No i jeszcze jeden. No i jeszcze jeden, poproszę. Taki jeden dynamitek. Poproszę go. Dziękuję bardzo. Nie żyjesz, gościu. To jest. Już są takie dwie sceny. Dobra. No, i zrobiliśmy. Jest wszystko fajnie. W ogóle mi się pod zaplątał. Ups. Willi z ceremonii. No cóż. Bernadette College. Ach, no bo Bernet. Nie wiem. Aś tam kogo to... Ups. Pan mi spadł. Dobra. Dziękuję wam, ludzie, za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku już będziemy robić chyba dwa ostatnie poziomy. Zaraz, jest tych poziomów łącznie? Dwa ostatnie poziomy albo ostatni poziom. Co? Dwa ostatnie poziomy albo przedostatni? Wow, Bohemian Jonesów i Incepcja. Więc tak. Na razie, cześć! Pa, pa!